Często zadajemy sobie pytanie, jak być dowcipnym. Istnieje wiele sposobów. Na przykład człowiek dowcipny na pytanie, co słychać, odpowiada zawsze. Zależy, gdzie ucho przyłożyć. Na pytanie, skąd wiesz, człowiek dowcipny odpowiada. Z wykopalisk. Na pytanie w środku komunikacji miejskiej, czy pan wysiada, człowiek dowcipny odpowiada. Nie, nie wysiadam, czy tak źle wyglądam. Człowiek dowcipny, składając komuś wizytę, puka do drzwi. Po usłyszeniu pytania, kto tam, odpowiada, hipopotam. Gdy wchodzi, mówi, dzień dobry, jestem z kobry. Następnie człowiek dowcipny reaguje w następujący sposób na wyciągnięcie ręki przez wizytowanego w celu przywitania. Pozornie wyciąga rękę, ale natychmiast ją cofa, pozostawiając witanego w śmiesznej sytuacji z wyciągniętą ręką. Często też przy pomocy drugiej ręki robi znany gest wała. Zapomniałem coś. Człowiek dowcipny, zaproszony na przyjęcie, jest ośrodkiem śmiesznej zabawy. Na przykład, jeżeli któraś z osób na przyjęciu pochyli się, aby coś podnieść z podłogi lub na przykład zawiązać rozwiązane sznurowadło, człowiek dowcipny klepie ją w, jak powiedzieć, w pośladek i mówi, w Polsce takie są zwyczaje, kto wypina, ten dostaje. Człowiek dowcipny często proponuje znajomym następującą zabawę. Prawą ręką w kierunku podbrzusza znajomego wykonuje gwałtowny ruch pozorujący uderzenie. Nie uderza jednak, tylko mówi muka. Jeżeli osoba, współpartner w tej dowcipnej grze, wykona naturalny odruch kulenia się, osoba dowcipna mówi, zagulałeś, a następnie silnie uderza partnera w ramię. Człowiek dowcipny jest dowcipny w każdej sytuacji i zawsze jest centrum zainteresowania bliskich i znajomych. I to chyba tyle uwag na temat ludzi dowcipnych. Do widzenia, ślepa gienia, kup se trąbkę do pierdzenia.